Już teraz zapinam pasy i podjeżdżam po mojego gościa, z którym przejedziemy się troszeczkę po centrum Warszawy. Ksiądz Wojciech Lemański będzie razem z nami, więc dużo więcej na temat tego, co na polsko-białoruskiej granicy się dzieje i co my możemy z tym zrobić, w jaki sposób pomóc. Dzień dobry, zapraszam, zapraszam. Kłaniam się, witam serdecznie. Dzień dobry. Szalom. Tak? Dobra, niech będzie tak. Szalom. Już tutaj zrobię porządek troszeczkę, żebyśmy mogli sobie spokojnie przejechać. Pierwsza strona, już pokazywałam dzisiaj zresztą okładkę Polityki, stan wyjątkowej podłości i pytanie, które przed sekundą mojemu gościowi, czyli senatorowi Jackowskiemu zadałam. Czy ochrona granic państwa wymaga łamania granic moralności? Jakby ksiądz odpowiedział na to pytanie? No, odpowiedź jest oczywista, pytanie jest retoryczne, natomiast ja bym powiedział o całej tej sytuacji, że już przegraliśmy, to znaczy instytucjonalnie wszyscy, to znaczy państwo polskie przegrało tę sytuację, przegrał tę sytuację instytucjonalny Kościół, przegrał Polski Czerwony Krzyż, przegrał Rzecznik Praw Dziecka. Jesteśmy po prostu już po drugiej stronie. My jesteśmy no tymi winnymi, którzy... Współwinnymi, oczywiście można powiedzieć, to inni sprowokowali, sprokurowali tę sytuację, natomiast wszyscy daliśmy plamy i tak jak minister Kamiński już się od tego zdjęcia z konferencji prasowej nigdy nie odczepi, tak my od tego zdjęcia, które pani pokazała, również się nie damy odłączyć, bo polskie państwo zawiodło, Kościół milczał, Polski Czerwony Krzyż nie zdał egzaminu, był nieobecny. Rzecznik Praw Dziecka nie zareagował. No, sytuacja jednoznaczna. Negatywna, zła, kompromitująca, no nie wiem jak to jeszcze nazywać. Jak zobaczymy, wie pani, dawno temu poznałem kobietę, która w czasie II wojny światowej jeździła tramwajem przez getto. I ona powiedziała, że te obrazy, które widziała przez okno tramwaju, do dzisiejszego dnia budzą ją koszmarem. Otóż my jesteśmy wszyscy w tym tramwaju. Najpierw widzieliśmy przez szybę telewizora ludzi wśród zasieków, ludzi otoczonych mundurowymi z jednej, z drugiej strony. Tak jak ta kobieta widziała policjantów granatowych i żydowskich, widziała Niemców i widziała tych ludzi stłoczonych między zasiekami z drutu kolczastego. A jak jechała innym razem, to widziała trupy przykryte gazetami. I myśmy też widzieli na ekranach telewizorów trupy uchodźców, których Polska Straż Graniczna no, zbierała z lasu, tak można powiedzieć. I to po polskiej stronie. A potem widzieliśmy to zdjęcie, które pani pokazała. Czyli ona widziała, nie, ona nie widziała, ale wielu widziało dzieci prowadzone przez Korczaka do pociągu śmierci. Otóż my widzimy te dzieci, które Polska Straż Graniczna, jak to powiedziała pani rzecznik, odprowadziła do lasu, odprowadziła do granicy. Nie, nie odprowadziła ich na punkt graniczny, na przejście graniczne, nie odprowadziła ich do ośrodka uchodźców, co powinna była uczynić, tylko dała tym dzieciom misie dla ofiar przestępstw. Symboliczne, to niesamowite. Po czym wywiozła ich do lasu. My się z tego bagna, z tego smrodu, z tej kompromitacji nigdy już nie obmyjemy. Ale to bardzo mocne porównanie i tak się zastanawiam, czy faktycznie ta odpowiedzialność to jest też odpowiedzialność za śmierć tych ludzi, że brak działań właśnie i to przyglądanie się przez tą umowną szybę spada na nas wszystkich. Wie pani, ja się czuję współodpowiedzialny. Oczywiście no, każdy z nas i możemy i powinniśmy odkryć w sobie to ziarno dobra, które każdy ma i taką duszę sprawiedliwego czy sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy
no, powinni pomagać indywidualnie, bo widzimy, że na państwo nie mamy co liczyć, Kościół nie zdaje egzaminu, Polski Czerwony Krzyż nie pomaga, ale możemy ugotować gar zupy jako mieszkańcy Michałowa czy innych miejscowości i wystawić go przed dom. Możemy, gdy ktoś zastuka wśród nocy, mimo tego, że grożą kary administracyjne za pomoc nielegalnym uchodźcom, to możemy tych ludzi wpuścić, pozwolić im się ogrzać, możemy im dać ciepłe skarpety, suche. No, to wszystko można zrobić. Otóż według mnie organizacyjnie, instytucjonalnie przegraliśmy, natomiast możemy jeszcze budzić te odruchy w indywidualnych osobach, które nie będą przechodziły obojętnie. I no oczywiście, no trudno w Warszawie pomagać uchodźcom na granicy, do której państwo polskie broni dostępu nawet niezależnym dziennikarzom. No to jest, no, znowuż mi się ta analogia przypomina, kojarzy. Niemcy nagrywali w warszawskim getcie propagandowy film, a Telewizja Polska pokazuje propagandowe obrazki, które mają zohydzić tych ludzi, które mają pokazać, że im się całkiem nieźle żyje, oni są dobrze zaopatrzeni, mają dobre smartfony. Przecież to jest kalka z tamtej sytuacji sprzed 80 lat. Ja nie wiem jak pani, ale ja to widzę jednoznacznie. To znaczy, my będziemy, może nie my, bo my się już przyzwyczailiśmy do tych obrazków, niestety. Natomiast następne pokolenie będzie się wstydziło za swoich ojców czy dziadków, że się zachowali, byli tak jak to powiedział Marian Turski. Jeśli nie pomagali oprawcom, to byli obojętni. O tak. Ale to w wielu kwestiach pojawia się właśnie taki wątek, że skoro stoisz obojętny, to znaczy, że tak naprawdę jesteś po ich stronie, bo nie ma nic gorszego niż bycie obojętnym. No ale tak jak ksiądz powiedział, no my z perspektywy Warszawy nawet zgłaszają się ludzie, zgłaszają się organizacje, zgłaszają się medycy, jesteśmy gotowi, chcemy pomóc. Ksiądz sam tego doświadczył, pojechał tam. No i co? No i nawet jakby się zostawiło te rzeczy dla nich, to one do nich nie dotrą w żaden sposób. No więc myśmy proponowali wtedy z pastorem Jabłońskim, że my te rzeczy, te produkty, tę pomoc, te lekarstwa doniesiemy do linii granicy i pozwolimy tym ludziom kijem przeciągnąć na swoją stronę, że tak powiem, jeżeli oni są faktycznie po stronie białoruskiej. Ja niestety polskim władzom w tej dziedzinie nie wierzę ani na pół grama. Natomiast, no może tak być. Gdyby tak było, postawilibyśmy to, niechby oni sobie tę pomoc przeciągnęli. Chodziło o to, żeby dać sygnał. Droga pani, wtedy jeszcze nie było stanu wyjątkowego, tak, ale dzisiaj ten stan wyjątkowy jest i obejmuje blisko 200 miejscowości w pasie przygranicznym, czyli w polskich realiach blisko 200 parafii. Jeżeli w tych parafiach są księża, którzy czytają Ewangelię, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, to oni po prostu powinni nie spać wśród nocy, tylko kombinować, jak dać sygnał tym ludziom, którzy się pojawią na terenie objętym rygorami stanu wyjątkowego, ale na terenie ich parafii, żeby tym ludziom okazać pomoc, żeby oni się nie bali zastukać, żeby zobaczyli kościół wystający czy cerkiew wystającą ponad inne budynki, wiedzieli, o, to jest dobre miejsce, gdzie możemy znaleźć schronienie, pomoc, żywność, że nasze dzieci będą mogły tam się bezpiecznie przespać. Taki sygnał dał ostatnio biskup białostocki, biskup Guzdek, kiedy wezwał proboszczów i powiedział, że należy tej pomocy udzielać. To jest dobry sygnał spóźniony o 2 miesiące, bo gdyby 2 miesiące temu proboszczowie wiedzieli, że mają tak się właśnie zachowywać, oni niby powinni to sami z siebie wiedzieć, ale zawstydzają nas te oddzielne osoby. Przecież myśmy pojechali jak gdyby w ślad za tymi kobietami, które kupiły, zamówiły ileś tam pizz i przyniosły dla tych uchodźców. Mm-hmm. I Polska Straż Graniczna w swojej łaskawości nie pozwoliła tych produktów dostarczyć tym biednym ludziom, tylko postawiła je tak nam, jak nam proponowano. Postawcie te rzeczy tylko przed tą linią żołnierzy, nie za nią. Więc chodziło o to, żeby no, nie wiem, zadrwić z tych ludzi, zadrwić z ich biedy, zadrwić z ich
zagubienia w tych realiach, no wszystko zdawać by się mogło wskazuje, że Polska powinna być zaszczepiona przeciwko no, takiej ksenofobii, przeciwko antysemityzmowi, nie jest zaszczepiona. Ciągle to się w nas odzywa i ciągle udaje się tym lub innym straszyć nas obcymi. No ale to straszenie przynosi efekty, no bo wszelkie sondaże, w których pada pytanie o to, jak Polska powinna się zachowywać wobec uchodźców i co się powinno dziać, popiera działania rządu. Ja temu nie przeczę. Ja też słyszałem o tych 52% respondentów, którzy popierają działania rządu. Wie pani, gruba analogia. Kanclerza Rzeszy popierało blisko 90% i to nie respondentów, tylko wyborców. Otóż stała się rzecz potem niezwykła, kiedy tych ludzi zaprowadzono na teren obozów koncentracyjnych, które były na terenie czy obok ich miasta, to oni patrzyli, zasłaniali sobie chusteczkami usta, patrzyli na stosy trupów i mówili, a myśmy nie wiedzieli, że tak było, chociaż to było o kilkaset metrów od ich domu i my jesteśmy w podobnej sytuacji, jak nas kiedyś ktoś zaprowadzi do lasu i pokaże rodzinę, która tam zamarzła tej zimy, to będziemy mówili, ale myśmy nie wiedzieli, że to tak się skończy. No, możemy się domyśleć, że tak się będzie kończyło niestety. No tak, no, taki argument, nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje, co potencjalnie może się wydarzyć, że kolejne osoby będą na przykład umierać z zimna. No to też jest efekt działalności i wprowadzenia stanu wyjątkowego przez rząd, bo my tam rząd, nie możemy pojechać. Przepraszam, ale ten rząd wybrała większość... My. Może nie my, ale większość obywateli tego kraju. Wie pani... Warto te wszystkie informacje, które do nas docierają, analizować. Słyszymy na przykład coś takiego, że Caritas Polska zebrała na pomoc uchodźcom 3 miliony. Wie pani, ile to jest na jednego katolika? 10 groszy. Czyli daliśmy 10 groszy i odczepcie się od nas. Przecież pomogliśmy. A wie pani, gdzie ta pomoc trafiła? Do państwowych ośrodków dla uchodźców, czyli państwo, które powinno zabezpieczyć tam wszystkie potrzeby tych biednych ludzi, te ośrodki, jak to się mówi, klepią biedę i dzieci zbierają grzyby po lesie, żeby ugotować zupę. To jest kompromitacja na, no nie wiem, na najbliższych 50 lat. Będziemy się tego wstydzić, wstydzić i jeszcze raz wstydzić. Zmieniając temat... Polscy biskupi pojechali do Watykanu. W piątek mają spotkać się z papieżem Franciszkiem. Kilka ważnych tematów do poruszenia. Jak sami mówią, no, ten najważniejszy to, że Polacy odsuwają się od Kościoła, coraz mniej ludzi aktywnie bierze udział w życiu Kościoła, coraz więcej młodych, jak doskonale wiemy, wypisuje się z zajęć religii. Na pewno wątek także pedofilii w Kościele. Czego ksiądz spodziewa się w ogóle po tym spotkaniu? Szczerze, niczego się nie spodziewam. Ja myślę, że to jest normalna, rutynowa wizyta. Myślę, że dobrze, że są takie rutynowe wizyty, bo wielu z biskupów musiało obejrzeć te swoje realia diecezjalne, zobaczyć te słupki poparcia, zobaczyć ilość chętnych do nowicjatów zakonnych, do seminariów duchownych, zobaczyć, ile dzieci i młodzieży rezygnuje z lekcji religii. To nie są dane, które by na tle innych krajów europejskich jakoś tam mogły przerażać, ale większość z naszych biskupów pamięta te czasy, kiedy te dane były bardzo pozytywne dla Kościoła w Polsce. Myślę, że większość z tych biskupów ma jakąś obawę dotyczącą tych sankcji, które dosięgły wielu z nich. Oni wszyscy byli w tej sytuacji, zresztą nie oni, my wszyscy byliśmy w tej sytuacji umoczeni, bo wychodzą w tej chwili sprawy, które miały miejsce 30 lat temu, 40 lat temu, 20 lat temu. I nawet jeśli o tym nie wiedzieliśmy, tak jak dzisiaj niektórzy z nas, no nie wiedzą, co się dzieje w lesie w okolicach Usnarza, to jednak w jakiś sposób mamy odium
no, bezczynności, bezradności, braku reakcji na to wszystko, co się działo. I to we wszystkich wymiarach. Mówimy oczywiście o pedofilii, ale mówimy również o malwersacjach finansowych ludzi Kościoła. Ta słynna sytuacja w Płocku, czy później w Ełku, gdzie no, ogromne fundusze były no, roztracone. Dla mnie takim skandalem, który też będzie się odzywał przez lata, to jest skandal ojca dyrektora, który towarzyszy nam właściwie od dziesięcioleci i nic na ten temat nie możemy zrobić. Możemy tylko mówić, że się z tym głęboko nie godzimy, że nam to nie odpowiada. Natomiast nie obawiam się. Myślę, że wielu biskupów na samą myśl o tym, że jakoś trzeba podsumować tych ostatnich 7 lat, to już będzie miało gęsią skórkę. Ale to będzie faktycznie takie rutynowe spotkanie, porozmawiają, powiedzą, no faktycznie, no dobrze, no coraz więcej, niemal 70% młodzieży w wielu miejscach w Polsce wypisuje się na Włodzi. Takie są informacje, że 70% licealistów. A no widzi pani, czyli nie dzieci, średnich. Bo tak. W szkole podstawowej to jest skala kilku procent zaledwie tych, którzy rezygnują. Natomiast to, że zrezygnowało w pewnym momencie, nie wiem czy nie znam tych danych, to jest tytuł prasowy, który przeczytałem, ale myślę, że za jakiś czas, ponieważ 26 września było to liczenie wiernych w parafiach, to za jakiś czas będziemy mogli te dane porównać z poprzednimi laty i wtedy wyciągniemy jakieś wnioski. Wszyscy mamy świadomość tego, że również po tej pandemii to ta obecność wiernych w kościele zmieni się i to radykalnie. Natomiast ja myślę, że to nie jest ten problem, z którym staną biskupi wobec papieża. Podsumowując, sytuacja Kościoła w Polsce na tle innych wspólnot religijnych nie jest gorsza, to znaczy porównujemy z Kościołem we Francji, słyszała pani o tym raporcie wczorajszym. Oczywiście. Porównujemy z Kościołem w Niemczech, gdzie jest ta droga synodalna i gdzie oni też mają te problemy dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich. Otóż jak się pozbiera te obrazy z Irlandii, z Hiszpanii, no to mogą biskupi powiedzieć, u nas jest równie źle, natomiast nie będą mogli powiedzieć papieżowi, że jesteśmy zieloną wyspą kościelną, w której dzieje się tylko dobro, no bo tych negatywnych... Ja myślę, że również ten jeden element, o którym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, ten element dotyczący uchodźców i tego głuchego apelu papieża, żeby każda parafia przygotowała mieszkanie dla jednej rodziny uchodźczej. Głuchego, bo nie było odzewu na ten apel. Oczywiście można powiedzieć, że państwo polskie zawiodło i nie pozwoliło na stworzenie korytarzy humanitarnych, nie pozwoliło wpuścić tych uchodźców. Ale wyobrażę sobie pani, że teraz w tych 200 parafiach w strefie przygranicznej w każdej z nich jest przygotowane mieszkanie dla jednej rodziny uchodźczej. Już byśmy mieli do zaproponowania tym, którzy szukają schronienia w Polsce, no właśnie ciepły kąt, suchy, możliwość nakarmienia się, ewentualnie przewinięcia ran, które ci ludzie mają. Otóż tego nie ma. Musimy to budować teraz od początku. A gdybyśmy to zrobili lat temu 7, to byśmy dzisiaj mieli do zaproponowań. Przecież jest w każdej parafii. A dzisiaj biskup Guzrych mówi, szykujmy. A ja jeszcze chciałabym na koniec naszego spotkania wrócić do właśnie tego raportu dotyczącego pedofilii we francuskim kościele. Już te komentarze oczywiście, bo tam fragmenty już były znane parę dni wcześniej, pojawiały się, że to wywoła rewolucję i burzę we francuskim kościele, bo te dane są powalające i przerażające. Jak ksiądz ten raport ocenia i czy u nas taka komisja miałaby rację bytu i mogłaby się sprawdzić? Jest szansa na powołanie całkowicie świeckiej komisji, która w bardzo sprawny i szybki sposób taki raport przygotowała? Szczerze i otwarcie nie. Nie widzę takiej szansy, żeby w najbliższej, przewidywalnej przyszłości tego rodzaju gremium mogło w Polsce zafunkcjonować. Nie ma ze strony kościelnej
dobrej woli, żeby taką komisję powołać. Wydaje mi się, że również sytuacja w polskim sądownictwie i w prokuraturze, która jest no, dosyć wyrozumiała dla wielu błędów, czy też, no, trudno mi powiedzieć przestępstw, bo przestępstwo musi być ukarane, ale jeżeli nie znajdziemy, prokuratura nie znajduje powodów do tego, żeby komuś postawić jakieś zarzuty, no to nie ma tego nacisku, żeby się tą sprawą zająć. Myślę, że doczekamy takiej komisji, ale to jest... obawiam się, odległa przyszłość. Zresztą w ten raport, pomijając, że zawiera te wszystkie dane, jeżeli ktoś nie czytał, od 1950 roku ofiarami duchownych padło 216 tysięcy dzieci. No to są dane szacunkowe. No to, tak, ale tak. Też zawiera, do czego zmierzam, ten raport rekomendacje. No i tam myślę, że chyba każdego kościoła w każdym kraju dotyczy, u nas pewnie ksiądz się zgodzi, też takie zmiany powinny mieć miejsce, czyli zreformować prawo kościelne, kwestia zarządzania kościołem, wprowadzenia większej liczby osób świeckich, kontroli wewnętrznej, sprawa reformy systemu kształcenia księży, katechetów, dyskusja, jaka powinna być pozycja księdza w kościele. Myślę, że to każdy kraj do siebie mógłby odnieść i Polska tak samo. Wie pani, podstawowa kwestia, i to nie dotycząca tylko kościoła, to jest kwestia edukacji. To znaczy, jeśli nie będziemy edukować dzieci, żeby wiedziały, jak się mają zachowywać w tego rodzaju sytuacjach, jeżeli nie będziemy edukować rodziców, jak mają reagować na pojedyncze sygnały ze strony swoich dzieci, to będziemy się z tego rodzaju przypadkami spotykać jeszcze długo. Dane policyjne mówią, że w Polsce każdego roku zgłaszanych jest ponad 2,5 tysiąca spraw dotyczących wykorzystywania małoletnich. I to jest stała. To znaczy, i tak było w zeszłym roku, tak było 2 lata temu, tak było 3 lata temu. Wiemy, że to jest wierzchołek góry lodowej. Jeżeli te dane nie maleją, to znaczy, że nic nie zrobiliśmy, żeby tych przypadków było mniej. Jeżeli by byli wyedukowani już na poziomie przedszkola, byłyby wyedukowane dzieci, pedagodzy, nauczyciele, rodzice, to taki pedofil już na początku, przy pierwszym spotkaniu z dzieckiem, byłby narażony na natychmiastowe no, ujawnienie jego preferencji i odsunięcie go od takiej możliwości szkodzenia. Bo tych 2,5 tysiąca zgłoszeń to są już osoby skrzywdzone, czyli mamy 2,5 tysiąca ofiar. Proszę policzyć przez poprzednie lata. To jest przerażająca liczba. No jest przerażająca liczba i myślę, że edukowanie dzieci, uświadamianie im, jak mogą wyglądać relacje z dorosłymi, to jedno, ale w tym przypadku to akurat no jednak jakaś, nie wiem, czy selekcja, czy dobór ludzi, którzy mają, mówiąc kolokwialnie i brutalnie, dostęp do takich dzieci, to też zupełnie, albo kary wyższe, nie wiem. Tutaj jest bardzo duże pole do działania. Przychylam się, że mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Bardzo dziękuję za spotkanie, ksiądz Wojciech Lamański. Wszystkiego co najlepsze. Również. A tak, przepraszam, tak, tak żeby jest. Nie było. Dziękuję pięknie.